Cześć wszystkim, witam was serdecznie na moim kanale YouTube. Jestem Michał N, a to jest miejsce, gdzie razem będziemy odkrywać tematykę kanałów, różnego rodzaju tematy o życiu, przemyślenia i tym podobne. Czeka nas mnóstwo ciekawych filmów, inspirujących treści i świetnej zabawy. Nie zapomnijcie zasubskrybować, kliknąć dzwoneczka i zostawić łapki w górę, żeby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Dzięki, że jesteście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja się nazywam Michał N, a my znajdujemy się na kanale Przemyślenia Vlog. Puść ludzi, którzy nie są gotowi cię kochać. To najtrudniejsza rzecz, jaką będziesz musiał zrobić w swoim życiu. I będzie to również najważniejsza rzecz. Przestań prowadzić trudne rozmowy z ludźmi, którzy nie chcą się zmieniać. Przestań pojawiać się dla osób, które nie interesują się twoją obecnością. Wiem, że twój instynkt polega na zrobieniu wszystkiego, co w twojej mocy, aby zyskać uznanie osób wokół ciebie. Ale to impuls, który kradnie twój czas, energię, zdrowie psychiczne i fizyczne. Kiedy zaczniesz walczyć o życie z radością, zainteresowaniem i zaangażowaniem, nie każdy będzie gotowy podążać za tobą w to miejsce. To nie znaczy, że musisz zmieniać to, kim jesteś. To znaczy, że musisz pozwolić odejść osobom, które nie są gotowe, aby z tobą towarzyszyć. Jeśli jesteś wykluczony, obrażony, zapomniany lub ignorowany przez osoby, którym poświęcasz swój czas, nie wyświadczasz sobie przysługi, oferując im swoją energię i życie. Prawda jest taka, że nie jesteś dla wszystkich i nie każdy jest dla ciebie. To jest to, co sprawia, że jest tak wyjątkowe, gdy znajdujesz ludzi, z którymi masz przyjaźń lub miłość odwzajemnioną. Wiesz, jakie to cenne, bo doświadczyłeś tego, co nie jest. Im więcej czasu spędzasz, próbując sprawić, że kochasz kogoś, kto nie jest do tego zdolny, tym więcej czasu tracisz na pozbawienie siebie możliwości połączenia kimś innym. Na tej planecie są miliardy ludzi i wielu z nich spotka się z tobą na twoim poziomie zainteresowania i zaangażowania. Im bardziej jesteś związany z ludźmi, którzy wykorzystują cię jako poduszkę, opcję drugiego planu lub terapeutę dla ich emocjonalnego uzdrowienia, tym dłużej odchodzisz od społeczności, której pragniesz. Może, jeśli przestaniesz się pojawiać, nie będą cię szukać. Może, jeśli przestaniesz próbować, związek się skończy. Może, jeśli przestaniesz pisać wiadomości, dzwonić, twój telefon będzie ciemny przez tygodnie, a nawet miesiące albo i lata. To nie znaczy, że zniszczyłeś związek. To znaczy, że jedyną rzeczą, która ją trzymała, była energia, którą dawałeś tylko ty, aby ją utrzymać. To nie miłość, to powiązanie, to chęć dać szansę temu, kto na nią nie zasługuje. Zasługujesz na wiele. Są ludzie, którzy nie powinni być w twoim życiu. Zdasz sobie sprawę. Najcenniejsza rzecz, jaką masz w życiu, to twój czas i energia, ponieważ oba są ograniczone. Cokolwiek dajesz swój czas i energię, określi twoje istnienie w twoim życiu, jak i w życiu w społeczeństwie. Kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, zaczynasz rozumieć, dlaczego jesteś tak zaniepokojony, gdy spędzasz czas z ludźmi w działaniach, miejscach czy sytuacjach, które ci nie pasują i nie powinny być blisko ciebie, kradną ci energię. Zaczniesz zdawać sobie sprawę, że najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla siebie i dla innych, to pamiętaj, że dla siebie też możesz być miły. I dla wszystkich, którzy cię otaczają, jest bardziej zacięta ochrona swojej energii niż
niż cokolwiek innego. Uczyń swoje życie bezpieczną przystanią, której dozwolone są tylko osoby kompatybilne z tobą. Nie jesteś odpowiedzialny za ratowanie nikogo. Nie jesteś odpowiedzialny za przekonanie ich do poprawy. Nie twoim zadaniem jest istnienie dla ludzi i dawanie im swojego życia, moi drodzy. Nie wolno dawać wszystkiego, co my musimy mieć dla siebie. I także przekonaniem ich do poprawy swojego życia. Nie twoim zadaniem jest w ogóle angażowanie się w coś, co nie warte jest poszanowania i zdrowia, bo szkoda, moi drodzy, zdrowia. Nigdy nie zapominaj osoby, która pomogła w twoich złych chwilach. Nie trać czasu na osoby, które chcą jedynie deptać twoją duszę. Ludzie, którzy nie dostrzegają jej piękna, nie warci są emocji, słów, obecności. Ci, którzy odkryją jej urok, zapragną objąć cię sercem i na zawsze otulić się twoją bliskością, słowem, emocjami, które kreujesz. Nigdy nie ignoruj kogoś, kto troszczy się o ciebie, bo pewnego dnia zrozumiesz, że straciłeś diament, gdy byłeś zajęty zbieraniem kamieni. Jednym z kłamstw tego świata jest to, że jeśli będziesz dobry dla ludzi, oni odwdzięczą się tym samym. To bzdura. Są tacy, którzy czerpią przyjemność z rujnowania innych. Jednak niezależnie od tego, jak zgniłe serca spotykasz, warto być miłym nie po to, aby ktoś ci się odwdzięczał, ale po to, by pokazać światu, że człowieczeństwo jednak istnieje. Anna Dymna. Obowiązki uczuć. Czuję, jakby część mnie powoli umierała, a ja nie mogę nic zrobić, żeby to powstrzymać. Najniebezpieczniejszym zwierzęciem na tej planecie jest fałszywy przyjaciel. Trzeba się widywać z ludźmi, inaczej człowiek nagle zobaczy, że siedzi przy komputerze z komórką w ręku, a wokół pustynia, czyli puste ulice, puste miasta. Trzeba nauczyć ludzi, żeby słuchali drugiego człowieka, bo nie słuchamy. Taki styl, kiedy wydaje się, że wszystko się skończyło, wtedy dopiero wszystko się zaczyna. Szkoda, że koleje losu nigdy nie mają biletów powrotu. Poznając nowych ludzi, nigdy nie biorą pod uwagę tego, co o nich słyszałem. Bywało, że poznawałem ludzi, którzy mieli niezbyt dobrą reputację, a okazali mi tyle dobra, że z pewnością zapamiętam ich do końca życia. I takich, o których mówiono mi, że mają wielkie serce, a tak naprawdę nie mieli go wcale. Można z łatwością poznać charakter człowieka po tym, jak traktuje tych, którzy nic mu nie mogą dać. Jeśli jest coś, co chciałbym życzyć niektórym ludziom, to żeby potrafili być choć w połowie tak krytyczni w stosunku do samych siebie, jak potrafią być wobec innych. Najpierw zajmijcie się swoim bałaganem, zanim zaczniecie oceniać mój porządek. Nie rób nic na siłę, jeśli jakkolwiek relacja nie jest szczera, to i tak ona nie przetrwa próby czasu. Osoby, które często próbują kogoś obrazić, wytykając mu błędy lub nazywając jego myśli głupimi, zazwyczaj same noszą w sobie wiele cierpienia. Cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości, dlatego ich jedynym sposobem na poczucie się ważnym i docenionym jest umniejszanie innych. Przez moment mogą dzięki temu poczuć się lepiej.